Przed nami ćwierćfinał. Obie ekipy już nie mogą doczekać się walki o miejsce w półfinale tych Mistrzostw Świata. Zostańcie z nami. Wkrótce to spotkanie na Al Bayt Stadium. Witamy Państwa na Al Bayt Stadium, na którym kibice nie mogą już doczekać się spotkania. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mistrzostwa nam się rozkręcają. To już ćwierćfinał. Reprezentacja Chorwacji zmierzy się z Brazylią. Pewne miny zawodników świadczą o tym, że nie boją się tego ćwierćfinału, ale to tylko pozory, bo na pewno jest wiele obaw po obu stronach, zwłaszcza przy takich przeciwnikach. Spójrzmy na wyjściowy skład Chorwatów. W bramce Livaković, Luka Modric oraz Marcelo Brozović zagrają na środku pomocy. Andrej Kramaric zagra zaś w ataku. Rzućmy okiem na wyjściowy skład reprezentacji Brazylii. Ta drużyna znana jest z cierpliwości w budowaniu akcji ofensywnych i długich wymian piłek. Tego samego możemy spodziewać się i dziś. Tak, ich trener jest zapatrzony w tiki-takę, system opatentowany przez drużyny Pepa Guardioli i marzy, by jego zespół wprost zamęczał rywali dziesiątkami krótkich, szybkich podań, aż w końcu w obronie przeciwnika powstanie jakaś luka. Zaczynamy. Brazylijczycy od środka boiska. Liczymy na nie lada emocje. Piłka do Richarlisona. Z dużą pewnością to blokował. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Bramkarz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. Kovacic. Błąd i strata. Podanie do Rafini. I oto z piłką Neymar. I proszę, bramkarz był na miejscu. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Zobaczmy, Paqueta. Mocne wejście, ale czyste. Okazja, może być groźnie. Wciąż jest groźnie. Proszę Państwa, jest! Strzelają! A to dopiero początek. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Gwizdek i gramy. Brazylijczycy na pewno będą chcieli szybko odrobić straty. Rafinha. Lucas Paqueta. Neymar. Richarlison. Decyduje się na strzał! Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia.
No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Brozovic. Podarowana teraz piłka. Ofensywna akcja Viniciusa. Czy będzie z tego bramka? I mamy podanie do Neymara. Z powrotem do Neymara. Szansa teraz na wyrównanie. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Teraz obrona tego strzału. Teraz Brozovic. Ciągle wygrywają, ale tylko dzięki tej fantastycznej paradzie bramkarza. Pokazał, że w ważnych momentach mogą na niego liczyć. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Rafinha. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Lucas Paqueta. Próbuje uderzyć. Uwaga! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Na 11 metr z rogu. Bardzo ładne dośrodkowanie z rogu. Niemal padła bramka. Luka Modric. Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. Na skrzydle jest miejsce dla Chorwatów. Marquinhos z dala od własnej bramki. To może być groźne. Będzie kontra. Richarlison i piłka w bramce. Po drodze odbiła się jeszcze od kogoś, zanim wpadła do siatki. Spójrzmy na powtórkę. Strzał, rykoszet i gol. Zadecydował lud szczęścia albo pech. Zależy, z której strony na to popatrzeć. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. I do Viniciusa. Tak właśnie należy wykonywać wślizgi. Dobre przejęcie piłki. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Uwaga! Teraz! Uwaga! Znalazł się na linii strzału. Blokuje. Paszalić przy piłce. Próbuje strzału. Co za blok! Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Vinicius. Richarlison. I mamy podanie do Neymara. Chyba trafi! Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Pole karne, głęboko teraz. Pewnie, łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Teraz Brozovic. Kovacic.
traci tę piłkę bez faulu. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Łapie spokojnie piłkę Livakovic. Andrej Kramaric. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Nie może chybić! Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. No i trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. Paszalić przy piłce. Chorągiewka, gwizdek. Tu jest spalony. Thiago Silva. Korzyść ma Brazylia. Chorwacja przejmuje piłkę. I mamy decyzję. Gra zatrzymana. Stały fragment gry. Brazylia zacznie od rzutu wolnego. Teraz Vinicius. Neymar znów ma piłkę. Dobra interwencja. Przytomne zachowanie w polu karnym. Piłka poza boiskiem. Out. Mateo Kovacic. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Ale atak teraz na piłkę. I Rafinha. Z powrotem do Neymara. Podanie do Rafini. I blok w odpowiednim momencie. Teraz Brazylia. Teraz Neymar. Podanie do Rafini. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Posiadanie mają Brazylijczycy. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Piłkę ma teraz Modric. Okazja, może być groźnie. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Brazylia w trudnej sytuacji. Czy zdołają coś tu ugrać? I Rafinha. I zejście do osi boiska. Korner. Szansa dla Brazylii. Dążą do wyrównania. Może teraz? Krótko rozegrany, stały fragment. I będzie kolejna okazja. Korner. Wrzuca w okolice 11 metra.
Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe doliczone minuty. Piłka wychodzi na róg. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. I do Viniciusa. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. To koniec pierwszej odsłony meczu na stadionie Al Bayt. Zaczynamy. Brazylijczycy od środka boiska. Liczymy na nie lada emocje. Podanie do Rafini. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Semiro. Brazylia wciąż w ataku. Richarlison, ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Brozovic. Guardiol z piłką. Perisic. Kramaric w posiadaniu piłki. Urywa się kryciu. Modric! Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite! Szybkie teraz wznowienie gry. Richarlison. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Kovacic. Próbuje uderzyć, uwaga! Piłka wybita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Perisic ma piłkę. Teraz podanie do Kovacicia. Modric! Spokojnie, Alisson w tej sytuacji. Mario Pasalic. Niestety traci piłkę. Rafinha. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Piłka do Richarlisona. Jak on tego nie strzelił? No cóż, Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Takich okazji po prostu nie wolno marnować. Kovacic. Andrej Kramaric. I to tyle z tej akcji. I Rafinha. Poradził sobie z przeciwnikiem. Teraz Paqueta. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Juranović. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Modric. Brozovic. Podanie teraz do Kovacicia. Ależ okazja teraz! Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza.
dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Mogą teraz ruszyć z kontrą. I mamy podanie do Neymara. Czy Neymar to wykorzysta? Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Rzut rożny dla Brazylii. Mają okazję do wyrównania stanu meczu. No nie, trzeba to porządnie wybić. No, dobra, to była obrona. I znowu rzut rożny. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Mogą wyrównać stan meczu. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Teraz Brozović. Brazylijczycy szukają okazji. A teraz będzie dobra okazja. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Interweniuje. Mogą odetchnąć z ulgą. I piłka u Marquinhosa. Okazja do strzału. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Jeszcze jest groźnie. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie, tak to miało wyglądać. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Na tablicy wyników 3-1. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Zobaczmy, Paqueta. Niepotrzebna strata piłki. Brozović. Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Neymar. Słupek, co się dzieje? Kto ma piłkę? A, wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Było blisko, ale jednak nie ma bramki. Szkoda, ale trzeba dalej próbować takich uderzeń. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Perisic ma piłkę. To już Luka Modric. Oddali piłkę rywalom. Lukas Paqueta. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Andrej Kramaric. Kovacic teraz z piłką. I podanie do Kramaricza. To musi wejść. Teraz ratuje przed stratą gola. Danilo. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Neymar, szansa! Tak! Co za końcówka, proszę Państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. A Neymar, jak to Neymar, znalazł sobie miejsce i bezlitośnie wykorzystał okazję.
Dla Brazylijczyka strzał z takiej odległości to lepiej niż jedenastka. Na tablicy wyników mamy 3-2. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu. Doskonałe wejście. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Szczecina teraz dośrodkowanie. Doskonale się tam ustawił w obronie. Wznowią z rogu boiska i będzie okazja do wyrównania. Być może jedna z ostatnich. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku? Zagranie na klepę. Krótko. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. No nie, nie. Tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. I Rafinha. Przejęte podanie i koniec tej akcji. A było naprawdę niebezpiecznie. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Majer. Kramaric teraz z piłką. Może zabić ten mecz. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie. Tak, można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Teraz Lovro-Majer. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Danilo. Lucas Paqueta. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Mario Paszalić. Josip Juranović. Paszalić. Podanie do Sosy. Iwan Perisic. Okazja nie z tej ziemi. Udanie interweniuje bramkarz. Vinicius. Richarlison. To już chyba ostatnia szansa w tym meczu, by zawalczyć o remis. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. Zwycięstwo zasłużone, choć takie trochę wymęczone. Gra obronna zupełnie im dzisiaj nie wychodziła. Na szczęście w ataku mają tyle jakości, że przykryli mankamenty. Ale to trzeba poprawić przed kolejnymi spotkaniami. Jeśli trafią na trudniejszego rywala, to nie będzie różowo. Okazja, może być groźnie. Wciąż jest groźnie. Proszę Państwa, jest! Strzelają! A to dopiero początek. Szansa teraz na wyrównanie. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Lucas Paqueta próbuje uderzyć, uwaga!
Tak, bramkarz teraz dokładnie.